Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Na Szlakach Historii. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny niż te, które mieliście Państwo przyjemność oglądać do tej pory. W dzisiejszym odcinku odwiedziliśmy pana Bolesława Kostkiewicza, który ma 102 lata i jest ułanem. Tak, prawdziwym ułanem z 14 pułku Jazłowieckiego. Pan Bolesław brał udział w działaniach wojennych w 1939 roku w czasie obrony Warszawy. Co warto powiedzieć o ułanach? Jest to formacja wojskowa i jak my słyszymy ułani, to wydaje nam się, że oni na tych koniach szarżowali, spustoszenie siali wśród sił wroga, a tak naprawdę założenie było takie, że oni na tych koniach tylko się przemieszczają, a walczą jak normalna piechota. W ogóle ułani mają bardzo bogatą tradycję. Kiedyś rzeczywiście szarżowali, walczyli szablami, ale już w taki nowoczesny trend wojskowy przed II wojną światową pokazywał, że to nie jest skuteczna broń. I tak naprawdę ułani to była piechota, ale dzięki temu, że mieli konie, mogli przetransportowywać ciężki sprzęt artyleryjski. Oprócz tego, że nie tylko ciągali za sobą armaty, również posiadali też i pojazdy pancerne w pułku ułanów. No, to jest taki odpowiednik dragonów, na przykład dragonów tych, którzy stacjonowali w Lubinie, gdzie były konie do transportu ciężkiego sprzętu, ale też i sprzęt zmechanizowany. Tak samo właśnie ułani. To jest ten odpowiednik. W czasie II wojny światowej ułani mieli też czołgi. To były normalne kawalerie, tyle że pancerne. Dokładnie. To była piechota, która miała konie do transportu ciężkiego sprzętu. Pan Bolesław Kostkiewicz jest ostatnim prawdziwym ułanem, który brał udział w wojnie światowej i walczył jako ułan. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się czegoś o tej niewątpliwie ciekawej formacji wojskowej, zapraszamy na nasz odcinek. Zalążkiem powstania 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich był utworzony w lutym 1918 roku w mołdawskiej miejscowości Ungheni szwadron polski skupiający Polaków służących wcześniej w armii rosyjskiej. Po nieudanej próbie dołączenia do 2 Korpusu Polskiego w obliczu groźby rozbrojenia przez Niemców szwadron dołączył do 2 Pułku Konnego Rosyjskiej Armii Ochotniczej, zachowując jednak polskie oznaki i komendę. Wraz z białymi oddziałami szwadron przeszedł na Kubań w południowej Rosji i brał udział w walkach z bolszewikami m.in. pod Tarchową, Wielkokniarzewską, Jekaterynodarem, Białoglinną i Tichorietską. W połowie sierpnia 1918 roku szwadron mocą umowy pomiędzy dowódcą Rosyjskiej Armii Ochotniczej i generałem Lucjanem Żeligowskim podporządkowany został tworzącym się na Kubaniu oddziałom polskim. Wkrótce szwadron zreorganizowano jako dwuszwadronowy dywizjon, którego dowódcą został we wrześniu major Konstanty Plisowski. Jazłowiec to kresowa stanica, leżąca właściwie już blisko Dniestru, a więc blisko zarówno do granicy dawnej, granicy rumuńskiej, jak i granicy Rosji Radzieckiej. Jazłowiec był miastem właściwie do 1945 roku. Utracił prawa miejskie, jak większość tego typu miasteczek, które zostały włączone do sowieckiej Ukrainy, a był miastem wcześniej niż Lwów. Uzyskał prawa miejskie wcześniej niż Lwów,
Dlatego, że akurat nie na tamte tereny Kresowej Polski napływali także Ormianie. Oni byli organizatorami handlu, organizatorami życia społecznego na tamtym terenie, więc już w XII wieku Jazłowiec istniał jako miasto. Dzisiaj ten Jazłowiec jest właściwie na dobre wsią. Pozostały po dawnej świetności tylko ruiny kościoła, przepięknego kościoła, w którym w XV wieku Mikołaj Gomułka pisał psalmy znane w polskiej literaturze muzycznej. I w XVIII wieku, właściwie początki już można mówić o XVII, ale XVIII-XIX wiek, kiedy powstał w dawnej rezydencji także Poniatowskich, bo tam się urodził Stanisław August Poniatowski, w dawnej rezydencji w dawnym zamku, kiedy Maria Darowska utworzyła zakon niepokalanek. Siostry Niepokalanki funkcjonują ponownie na tym terenie po 1991 roku. Tam funkcjonuje w tej chwili ośrodek rekolekcyjny i także muzeum poświęcone Marii Darowskiej, błogosławionej Marii Darowskiej. Natomiast Jazłowiec przeszedł do historii, głównie jest znany jako patron zdarzeń, które miały miejsce w pobliżu w czasie tych wydarzeń bolszewickich 20 roku, a dokładnie kiedy także nacjonaliści ukraińscy w 1918 roku i 1919 roku chcieli odzyskać, czy jak oni twierdzą, że to były ich ziemie, czy też chcieli doprowadzić do wypędzenia stamtąd Polaków, zaczęli atakować właśnie od tej strony południowej Kresy Rzeczpospolitej i tamte miejscowe stanice. I doszło między ułanami polskimi między 6 a 11 lipca 1919 roku do potężnej bitwy między ochotnikami, tymi nacjonalistami ukraińskimi, zwycięskiej bitwy. I stąd właśnie ułani noszą nazwę 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Ułani Jazłowieccy to cztery właściwie formacje, bo przed nazwaniem tak ich ułanami jazłowieckimi ta formacja była nieco inna. Mamy ułanów jazłowieckich także na zachodzie już po 40 roku i mamy ułanów jazłowieckich jako wojska Armii Krajowej. Dzisiaj jest także zarówno w Stargardzie Szczecińskim tradycja ułanów jazłowieckich, jak i w wojskach pancernych w Żaganiu. O ułanach jazłowieckich możemy przeczytać w wielu wydawnictwach, w książkach, ale mamy także jedynego żyjącego bohatera, który rzeczywiście funkcjonował w ułanach jazłowieckich, kiedy ta formacja brała udział w wojnie obronnej 1939 roku, zarówno w bitwie nad Bzurą, jak i później w obronie Warszawy. Tym ułanem jest prawie 102-letni pan Kostkiewicz z Zielonej Góry. Parę lat przed wojną, w to za sprawą księdza polskiego, postanowiono spróbować, wie pan, zachęcić Ukraińców, weźmy nazywali, bo my to Rusinami, zachęcić do odbywania służby w Wojsku Polskim, no i jakby powiedzieć pewnego, no, zmiany nastrojów, prawda? Ponieważ była ustawa, że wszystkie majątki, które parcelowali, bo dużo chętnych tych wielkich właścicieli parcelowało swoje majątki, więc na sprzedaż miejscową, czyli Ukraińcom, wolno było sprzedać 15%.
resztę wszystko napływały i tylko one. Każdy z chłopców tam w pewnym wieku to takie rzeczy ciekawią, prawda, jak to wygląda, bo to różne opisy są, prawda. No, myśmy, jakby powiedzieć, bo były spotkania takie gwałtowne, mniejszych tam oddziałów, plutonu tam, szwadronu nawet, nie? Prawda, ale to były tam, prawda, albo jedni uciekali, albo drudzy, prawda. No a tu było postanowione, że mamy przebić przez pole. Tak jak ja, to 99% to przecież nie znało tych okolic Warszawy. Tym bardziej tego, nie wiem, czy państwo nie zdziwiło, nazwa tego czwartego szwadronu. Szwadron jazdy za szwadron szlachtą, że szwadron szlachty zagrodowej. W październiku 1918 roku został zorganizowany trzeci szwadron oficerski, a oddział oficjalnie przyjął nazwę Dywizjon Jazdy przy 4. Dywizji Strzelców Polskich. W drugiej połowie stycznia 1919 roku dywizjon przewieziony został drogą morską do Odessy na Ukrainie. Tam przyjął licznych ochotników i został rozwinięty w pułk ułanów 1. Dywizji Jazdy pod dowództwem majora Lisowskiego. Oddział liczył 98 oficerów oraz 530 podoficerów i ułanów w 4 szwadronach liniowych, szwadronie karabinów maszynowych i plutonie łączności. Pierwszy szwadron pułku walczył u boku wojsk francuskich, greckich i białych rosyjskich z bolszewikami w okolicy Odessy i pod Tyraspolem. W kwietniu siły koalicyjne opuściły Odessę, odchodząc do Besarabii w Rumunii. Polacy osłaniali odwrót sojuszników, a pułk ułanów przekroczył graniczny Dniestr jako ostatni. Po dwumiesięcznym pobycie w Besarabii 15 czerwca 1919 roku niedaleko Śniatynia pułk ułanów przekroczył granicę rumuńską i przybył do Polski. Z końcem czerwca pułk rozpoczął działania zbrojne w Małopolsce Wschodniej przeciwko oddziałom ukraińskim. Ułani walczyli nad Złotą Lipą pod Sokołowem i nad Strypą. W dniach od 11 do 13 lipca 1919 roku pułk w ciężkim boju pod Jazłowcem odparł atakujące oddziały ukraińskie, łącznie w sile 2,5 brygady i nie dopuścił wroga do klasztoru sióstr Niepokalanek w Jazłowcu. Po tym wydarzeniu Najświętsza Maria Panna Jazłowiecka została patronką pułku, który przyjął nazwę Jazłowiecki. W dowód wdzięczności za uratowanie przed Ukraińcami wychowanki sióstr Niepokalanek z Jazłowca ufundowały pułkowi sztandar. Po wyparciu wojsk ukraińskich na Zbruczu pułkownik przeszedł na Wołyń, by walczyć z bolszewikami. Pułkownik Bolesław Kostkiewicz urodził się 25 lipca 1908 roku w Jaśle w Zaborze Austriackim. Studiował na Akademii Rolniczej w Dublanach koło Lwowa. W 1935 roku ukończył Wydział Rolniczo-Lasowy Politechniki Lwowskiej.
Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej został skierowany do 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Lwowie. Tuż przed wybuchem II wojny światowej został zmobilizowany do czynnej służby. Uczestniczył w kampanii wrześniowej w stopniu porucznika rezerwy. Walczył nad Bzurą. Brał udział w bitwach pod Górkami Kampinowskimi i Sierakowem i szarży pod Wólką Węglową jako dowódca 1. plutonu w 4. szwadronie 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz w obronie Warszawy. Od 16 września przejął dowodzenie szwadronem po poległym poruczniku Alfredzie Rodlewskim. Za obronę Warszawy odznaczony Krzyżem Walecznych. Od października 1939 roku do stycznia 1945 jako jeniec wojenny przebywał w Oflagu 2C w Oldenberg. Znajdujemy się na posesji Józefa Kulczyka w miejscowości Obora koło Lubina. Przed nami twórca pomnika, postumentu Matki Boskiej Jazłowieckiej, Józef Kulczyk. Proszę powiedzieć nam coś o idei, o pomyśle, dlaczego ta pani Jazłowiecka ma tutaj swój obelisk, swój pomnik. Urodziłem się akurat w pobliżu Jazłowca. W 1943 roku w miejscowości Duliwy, to jest 7 km od Jazłowca, i rodzice opowiadali mi wiele o tejże miejscowości, o tej cudownej figurze. W 2003 czy 2004 roku w Sobinie zorganizowaliśmy wycieczkę, wyjazd do Dulib i do Jazłowca, tam mieszkaliśmy u sióstr Niepokalanek. No, bo większość mieszkańców Sobina, między innymi ja się tam wychowałem, pochodzi właśnie z tej miejscowości Dulibek, to wieś typowo polska była, miała około 600 numerów, no i tam odwiedziliśmy po raz pierwszy. Użyczone pięknem tej figury, no i żeby część przenieść tej krainy tu na Dolny Śląsk, no postanowiłem razem z żoną właśnie zrobić taką figurkę tu Matki Boskiej Jazłowieckiej. Kawalerią interesowałem się prawie od dziecka, a z nazwą, no słuchałem, muszę się przyznać, Wolnej Europy, i tam byłem zafascynowany kresami, głównie miastem Lwowem, gdzie występował kabaret w tym radiu, Wesoła Fala Mariana Hemara. To był w okresie międzywojennym znani z rozgłośni lwowskiej, i tam dużo się nasłuchałem o mieście Lwowie. Między innymi też tam posłyszałem, że ułani jazłowieccy stacjonowali, garnizon mieli w mieście Lwowie. I będąc w Krakowie już w koniec lat 60. na studiach, znowu zetknąłem się z tą nazwą Jazłowcem, ułanami jazłowieckimi, i to tak drzemało we mnie, bo nie miałem żadnych źródłowych materiałów, literatury, no w tym czasie nigdzie nie było. Gdzie cokolwiek od kogo usłyszałem, to tak zostawało w pamięci. Już będąc tu w Lubinie, w chórze górniczym od 70. roku, zaczęliśmy wyjeżdżać na kresy, nie tylko tu na południowo, ale na północ. Akurat tak się dziwnie złożyło, bo będąc w Wilnie w 93. roku z chórem, w Wilnie, w hotelu Wilno z kolegami, tam padła idea, no, żeby stworzyć takie kółko, i stąd ja zaproponowałem tą nazwę i Pułk Ułanów Jazłowieckich, bo to drzemało od lat we mnie, i pięciu kolegów, z którymi tam byłem, zawiązaliśmy takie nieformalne kółko w 93 roku, które do tej pory funkcjonuje. No.
Teraz jest więcej materiałów już na ten temat, dużo zbieram informacji, jestem bogatszy o wiele, jeżeli chodzi o temat ułanów jazłowieckich i o sam Jazłowiec. Skąd takie małe miasteczko na Podolu Jazłowiec zostało w pamięci Polaków w Polsce pojałtańskiej? To znaczy, czy te dwie instytucje zadecydowały o tym właśnie? Niepokalanki z Jazłowca i 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich. No tu jeszcze przypomnę, skąd się wzięła nazwa, ponieważ w 1919 roku, w lipcu, między od 9 do 13, były ciężkie boje właśnie na tych terenach Pułku 14, który jeszcze nie miał tej nazwy w tym czasie. I tam zwycięskie walki prowadził przez 3 dni i oczywiście zdobył Jazłowiec z rąk ukraińskich. I na tą cześć dostał imię, to znaczy nazwę Jazłowiecki i numer kolejny 14 w roku 1919 w sierpniu. To stąd właśnie od tego czasu był opiekunem klasztoru co jeszcze chciałem powiedzieć, w 20 roku siostry ufundowały sztandar dla tego pułku 14, który oficjalnie został wręczony 20 marca 1921 roku przez marszałka Józefa Piłsudskiego ówczesnemu dowódcy majorowi Bardzińskiemu i tam takie pamiętne słowa powiedział marszałek, które sobie pozwolę zacytować. Za krew przelaną, za trudy i cierpienia, za to, że w chwilach ogólnego zwątpienia pułk nie zwątpił w zwycięstwo i śmiało idąc ku niemu pociągnął innych. I udekorował w tym czasie również orderem Virtuti Militari sztandar pułku. Bezpośrednio po mobilizacji, pod koniec sierpnia 1939 roku, pułk został przetransportowany do miejscowości Nekla, niedaleko Wrześni. Zgodnie z dalszymi rozkazami od 4 września przeszedł w rejon Gniezna i dalej do Uniejowa, gdzie stoczył zwycięskie boje pod miastem i na wschód od niego pod Gostkowem i Wartkowicami. Następnie skierował się w okolice Łęczycy i po osiągnięciu linii Ozorków-Stryków przeszedł w rejon Łowicza, który został zdobyty przez wojska Armii Poznań 11 września. Z czasem grupa operacyjna kawalerii skierowała się w kierunku zachodnim, w głąb Puszczy Kampinoskiej, gdzie w ciężkich marszach dotarła do miejscowości Górki, około 16 km od Tułowic. Tam stoczyła 17 września wielogodzinny, zwycięski bój z nieprzyjacielem i w pierwszej fazie pomaszerowała w kierunku Modlina. Jednak dowódca grupy zmienił rozkazy i skierował oddziały na odsiecz w Warszawie. 19 września 1939 roku 14 Pułk przeprowadził szarżę pod Wólką Węglową, w wyniku czego część Armii Poznań po bitwie nad Bzurą weszła do Warszawy i znacząco wzmocniła szeregi obrońców stolicy. Za udział w walkach z Niemcami w 1939 roku ułanom pułku nadano krzyże Virtuti Militari.